Jednym z elementów deski windsurfingowej przeznaczonej dla szkolenia i niektórych desek wyczynowych jest miecz, czyli ruchoma opuszczona płetwa umieszczona w środkowo-tylnej części kadłuba za przegubem pędnika. Większość mieczy jest tak skonstruowana, że umożliwia podnoszenie i opuszczanie stopą. Tę czynność także warto opanować. Tak, aby z czasem robić to szybko, bez utraty równowagi i przerywania normalnej żeglugi, a także bez patrzenia w dół na miecz. Podczas nauki podstaw windsurfingu i przy pływaniu przy słabym wietrze powinien on być opuszczony pionowo w dół. Należy go opuścić po wniesieniu deski do wody, najlepiej zanim podniesiemy pędnik, o ile oczywiście woda jest odpowiednio głęboka. Podczas płynięcia może zdarzyć się konieczność podniesienia miecza, na przykład gdy chcemy przepłynąć nad mielizną lub podpłynąć w okolice brzegu. Bardziej zaawansowani będą chcieli schować miecz, gdy przy silniejszym wietrze deska przyspieszy i zacznie żeglować w ślizgu półwiatrem lub baksztagiem. Podczas żeglowania miecz będzie bardzo łatwo podnieść, jeżeli jednocześnie drugą stopą obciążymy nawietrzną burtę deski. Ale to jest uwaga dla nieco bardziej zaawansowanych. Po co operować mieczem przy pomocy stóp, skoro można przecież się schylić? Szwagier podpatrzył ten sposób opuszczania i podnoszenia miecza. Sam by na to przecież nie wpadł.